Czy pielęgnacją domową da się skutecznie niwelować trądzik? Czy alkohol w kosmetykach będzie nam szkodził? I co będzie lepsze na trądzik pospolity, retinol czy retinal? Zapytam o to kosmetologa i technologa kosmetyków, eksperta marek Dermaquest, Dermomedica, H&H, Paulinę Śmiech-Mełgow. Cześć! Cześć, Natalia. Trądzik pospolity. Trudny temat i mam nadzieję, że odpowiemy dzisiaj na te najczęściej zadawane pytania. A jedno z nich to właśnie, czy da się pielęgnacją domową skutecznie niwelować trądzik? Może zacznijmy od tego, co to jest trądzik. To jest choroba. Choroba związana z mieszkiem włosowo-łojowym. I musimy pamiętać, że skóra trądzikowa wymaga bardzo specjalistycznej pielęgnacji. Skóra z trądzikiem, czy to pospolitym, czy wieku dorosłego, może być leczona dermatologicznie i również, jeżeli taka skóra jest leczona farmakologicznie, jeżeli klienci używają różnego rodzaju leków, czy to doustnych, czy zewnętrznych, bardzo ważna będzie odpowiednia pielęgnacja takiej skóry, fotoprotekcja, nawilżanie, wzmacnianie, ale również w kosmetologii istnieją już substancje aktywne, które wpływają na sebocyty, które regulują wytwarzanie łoju, które działają bardzo silnie przeciwzapalnie, więc również kosmetykami, kosmeceutykami będziemy mogli zniwelować zmiany trądzikowe, przyspieszyć na pewno ich gojenie, ale też będziemy wpływać na to, żeby nie powstawały nowe zmiany, nowe wykwity krostne. Ale warunek tu jest taki, żeby nie działać na własną rękę, nie testować, nie eksperymentować, tylko być pod okiem kosmetologa, specjalisty. Dokładnie tak. A czy suplementacja faktycznie będzie pomagała niwelować ten trądzik? Tak, jak najbardziej tak. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na kilka aspektów, jeżeli chodzi o suplementację. Suplementacja jest na pewno wzbogaceniem naszej diety, uzupełnieniem, więc ważne jest to, co na co dzień jemy. Nasza dieta ma bezpośredni wpływ na przykład na to, jak wygląda, jakiej struktury jest nasze sebum. Czyli jeżeli przyjmujemy kwasy, niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, są one bardzo ważne do tego, aby nasz łój był płynny. Kwasy omega-3 będą działały bardzo silnie przeciwzapalnie, więc przy skórze trądzikowej jest to niezwykle ważne. Ale jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na witaminę D3. Ze względu na to, że witaminę D3 musimy suplementować cały rok, ale żeby wiedzieć, jaki suplement wybrać, jaką dawkę witaminy D3 wybrać, ważne jest, abyśmy zrobili na samym początku badanie poziomu witaminy D3 i też przyjmując suplementy z witaminą D3 powinniśmy za jakieś 3-4 miesiące zbadać jej poziom, aby wiedzieć, czy poziom witaminy D3 w naszym organizmie się podniósł. Jeżeli chodzi o suplementy diety, które ja bardzo mocno polecam przy skórze trądzikowej, to są to suplementy diety oparte o substancje, które będą nam wzmacniały jelita, wzmacniały wątrobę i na przykład z marki H&H mamy genialną odżywkę. To jest odżywka białkowa, odżywka wegańska, która właśnie jest wsparciem dla jelit, ponieważ zawiera probiotyki, prebiotyki, ale również bardzo dużo ekstraktów roślinnych, które będą nam wzmacniały wątrobę i witaminy z grupy B, które są niezbędne do gojenia się skóry. Również suplementem, który polecam w przebiegu i trądziku pospolitego i wieku dorosłego, a nawet przy trądziku różowatym, jeżeli mamy łojotok, to jest suplement diety H&H Skin Capsule Clear Plus. Jest to suplement na bazie cynku. Dzisiaj już wiemy, że cynk, może nie mamy zbyt dużych niedoborów w cynku, ale przy skórze w przebiegu trądziku ważne jest regularne dostarczanie cynku, dlatego że on bierze udział w etapach gojenia się skóry. A przy skórze trądzikowej no niestety dochodzi do rozerwania skóry i w naskórku, i w głębszych warstwach, więc ten cynk będzie wpływał na proces gojenia, ale jest świetnym inhibitorem 5-alfa reduktazy. Co to oznacza? To oznacza, że będzie działał sebostatycznie, będzie sebocyt produkował mniej łoju, a łój jest bezpośrednio związany ze zmianami trądzikowymi. Ten suplement nie tylko zawiera cynk, ale również zawiera ekstrakty roślinne o działaniu bardzo silnie przeciwzapalnym, ale również prowitaminę B5, witaminę A, które są ważne w przebiegu trądziku.
Okej, ale tutaj musimy podkreślić, że tak samo jak w pielęgnacji, tak samo w suplementacji, nie działamy w ciemno, badania są kluczowe. Tak. No i odpowiednie dobranie tych suplementów, no bo one nie zadziałają w magiczny sposób, muszą być starannie, indywidualnie dobrane i stosowane też przez konkretny okres czasu i regularnie robimy badania. Tak, dokładnie tak. I pamiętajmy, że suplement diety działa, ale efektów nie zobaczymy od razu, mniej więcej po 2-3 miesiącach, dlatego że musimy wysycić nie tylko skórę, ale cały organizm substancjami aktywnymi, które znajdują się w suplemencie, a mimo wszystko one są cały czas przez nasz organizm konsumowane. I nie stawiamy tylko i wyłącznie na suplementy, a na całość. Podchodzimy holistycznie. Tak. Dieta, wysypianie się, odpowiednia pielęgnacja, ćwiczenia i suplementy diety. To będzie ten klucz do sukcesu. A jak to jest z kosmetykami złuszczającymi? Czy im więcej tego złuszczania, tym szybciej pozbędziemy się właśnie przykładowo trądziku? To wszystko zależy. Złuszczanie jest potrzebne, bo jeżeli chodzi o powstawanie zmian trądzikowych, jedną z przyczyn powstawania zmian trądzikowych jest zaburzona keratynizacja. Co to oznacza? To oznacza, że nasz naskórek nie złuszcza się w sposób prawidłowy i ta warstwa rogowa zalega na skórze, więc musimy zewnętrznie stosować substancje, kwasy, substancje keratolityczne, które pozwolą tej warstwie rogowej się oddzielić. Bo jeżeli mamy nadmiar warstwy rogowej, no to niestety nasze sebum nie wychodzi z mieszka włosowo-łojowego i tworzą się zaskórniki, a na podłożu zaskórników tworzą się krosty i zmiany zapalne. Także kwasy, substancje złuszczające jak najbardziej tak, ale musimy je dobrać do stanu skóry i również stężenie ma znaczenie, czyli też nie możemy przesadzić. Dobrze też, jeżeli wprowadzamy kwasy sukcesywnie, czyli nie od razu. Nie wszystko na raz. Im więcej, tym lepiej. Dokładnie. Stopniowo. I nie najwyższe stężenia. Także super. Jak najbardziej są to substancje pożądane, bardzo mocno przy skórach trądzikowych wskazane, ale musimy odpowiedni kwas dobrać i odpowiednie jego stężenie. I w tym pomoże nam też specjalista, kosmetolog. U nas takie porady kosmetologów są bezpłatne, dostępne dla każdego i warto z nich korzystać, żeby nie działać w ciemno i nie testować na swojej skórze, co się sprawdzi, a od razu zadziałać skutecznie, prawda? Dokładnie. Ze względu też na to, że niektóre preparaty z kwasami są stricte przeznaczone na działanie, skierowane na działanie anti-aging. Mhm. I są to preparaty na przykład na bazie bardzo bogatych formulacji, które niekoniecznie sprawdzą się przy skórze trądzikowej. Więc ta konsultacja, diagnostyka przez kosmetologa jest niezwykle ważna. Super. A jak to jest z alkoholem w kosmetykach? Czy on będzie nam szkodził? Często też słyszymy, że ktoś sięga po kosmetyki właśnie takie silnie działające przesuszająco skórę. Mhm. Chcemy jak najszybciej pozbyć się tego problemu. No i jak to będzie z tym alkoholem? Alkohol działa antybakteryjnie i faktycznie wiele lat temu bardzo dużo kosmetyków bazowało na alkoholu. Mhm. Natomiast producenci nie informowali, żeby te kosmetyki były stosowane 2-3 razy w tygodniu, tylko były to kosmetyki do używania codziennego. I faktycznie na samym początku był efekt przeciwbakteryjny, przeciwzapalny, ale docelowo skóra tak mocno się złuszczała, że niestety następowało pogorszenie stanu i kondycji skóry trądzikowej. Ja polecam różnego rodzaju preparaty, które mają alkohol w składzie. Nie wykluczamy stosowania takich preparatów, natomiast musimy też wiedzieć, jak te preparaty stosować. Zazwyczaj są to preparaty z różnymi rodzajami kwasów. Na przykład kwas salicylowy bardzo mocno wymaga zastosowania w formulacji alkoholu, bo kwas salicylowy bardzo dobrze w alkoholu będzie się rozpuszczał, ale w ofercie marka Dermomedica ma płatki. Płatki z kwasem azelainowym, z retinolem i to są płatki na bazie alkoholu. I ten alkohol będzie też takim promotorem przenikania, bo pamiętajmy, że sebocyty, czyli te komórki, które produkują łój, one znajdują się w skórze bardzo, bardzo głęboko. I żebyśmy wiedzieli, że dana substancja będzie wpływać bezpośrednio na sebocyty, musimy użyć w formulacji właśnie promotorów przenikania i alkohol będzie pomagał substancji dotrzeć do miejsca docelowego.
ale są to płatki, które nie są rekomendowane do używania codziennie. Mniej więcej używamy je 2-3 razy w tygodniu i docelowo, jeżeli używamy alkoholu w codziennej pielęgnacji albo w takiej pielęgnacji właśnie co drugi, trzeci dzień, to dobrze jest wprowadzić preparaty nawilżające, na przykład z kwasem linolowym, który będzie niwelował ewentualne wysuszenie, które może powstać pod wpływem alkoholu. Czyli nie podchodzimy do tego zero-jedynkowo. Patrzymy na całą formulację, no i tak jak powiedziałaś, czasami ten alkohol jest potrzebny w kosmetyku, żeby on odpowiednio działał. Dokładnie. Zwłaszcza przy skórze mieszanej tłustej, gdzie nie jest tak łatwo kosmetykowi przebrnąć przez zdrogowaciałą warstwę rogową, ale też przez cały mieszek włosowo-łojowy. Okej, a dlaczego nawilżanie i regeneracja, czyli teraz od drugiej strony? Dlaczego te dwa aspekty są tak ważne, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry trądzikowej, o niwelowanie trądziku? Żeby skóra dobrze się goiła, musi być dobrze nawilżona. Przy skórze trądzikowej niestety bardzo często mamy problem nie tylko ze skórnikami, ale są krosty. Z ropą jest bardzo dużo stanów zapalnych i to odpowiednie nawilżenie będzie wpływało na przyspieszenie procesu gojenia się skóry. Musimy też pamiętać, że środowisko wodne dobrze nawilżone na skórek będzie dobrze działał, ale również enzymy, które występują w naskórku, potrzebują środowiska dobrze uwodnionego. Dlatego dobre nawilżenie to jest zawsze podstawa i podstawa takiej homeostazy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej skóry. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo często jeszcze niestety kojarzymy właśnie to nawilżenie, regenerację z takimi aspektami, które będą może obciążały tą skórę, że jej stan się pogorszy, szczególnie jeżeli mamy skórę problematyczną. No i boimy się takich kosmetyków, a to jest błędne. Powinniśmy tą skórę odpowiednio nawilżać, no i tu wszystko zależy od tego, jaki kosmetyk wybierzemy, prawda? Dokładnie tak. Więc co polecasz? Od razu powiedz. Już od razu też powiem, skąd ta obawa. Czasami osoby z trądzikiem sięgają po kremy regenerujące, regeneracyjne i to są faktycznie odżywcze i to są preparaty, kremy, które są bardzo, bardzo bogate. I dla takich skór, które same w sobie produkują dużą ilość sebum, nakładanie tłustego kremu, mocno odżywczego, w których to kremach bardzo często są substancje, które mogą zaostrzać trądzik, nie będzie dobrym rozwiązaniem. Więc zazwyczaj młode osoby się zrażają, bo zamiast być lepiej, jest jeszcze gorzej po zastosowaniu takich preparatów. I wtedy ja polecam bardzo mocno preparaty typu serum. Mhm. Świetnym takim rozwiązaniem dla skór młodych w przebiegu trądziku pospolitego jest Healing B3 LA Serum. To jest serum z niacynamidem o działaniu przeciwzapalnym. Niacynamid już też będzie działał bardzo silnie wzmacniająco na barierę i kwas linolowy, który reguluje keratynizację. Nie jest to kwas złuszczający, a nawilżający. Świetna, lekka konsystencja, bardzo dobrze się wchłania, nie ma żadnego efektu lepkości, bo musimy pamiętać, że trądzik pospolity jest związany bardzo często z łojotokiem. Mhm. I młode osoby nie lubią stosować zbyt wielu preparatów, ze względu na to, że potem w ciągu dnia ta skóra się mocno przetłuszcza, bardzo mocno się błyszczy i młode osoby niekoniecznie lubią mieć taki efekt. Świetnie też się sprawdzi dla trądziku wieku dorosłego. Już tutaj pokazuję. Mhm. Poczekajcie, gdzie ja mam ten preparat? Steam Cell Rebuilding Complex. Ale to też jest kosmetyk bestsellerowy u nas. Tak. To jest znany dobrze przez naszych klientów. Tak, to jest kosmeceutyk, który również będzie niwelował blizny potrądzikowe. To jest preparat, który zawiera neodermyl. To jest taka substancja, która będzie nam zagęszczająco działać na skórę. Więc nawet jeżeli mamy ubytki, mamy blizny atroficzne po przebytym trądziku, jest to świetny preparat właśnie niwelujący blizny blizny potrądzikowe, ale również zagęszczający. Więc dla skóry takiej dojrzałej świetna propozycja. Również preparat, który bym bardzo mocno rekomendowała przy trądziku, to jest B3 TRX Cream. To jest krem z niacynamidem i kwasem tryneksamowym. Świetnie nawilża. Jest to jedna z lepszych formulacji do nawilżania skóry problematycznej.
bo właśnie lekka, ale dająca taki efekt otulenia skóry, wpływająca na przyspieszenie procesów regeneracyjnych. Dodatkowo jeszcze mamy niacynamid, który działa przeciwzapalnie, będzie stymulował produkcję ceramidów i kwas tranexamowy, który jest niezastąpioną substancją w niwelowaniu przebarwień pozapalnych. Także B3TRX Cream, świetna propozycja dla skór trądzikowych. To prawda, nasi kosmetolodzy też bardzo często wyróżniają ten kosmetyk. Polecają go również w wielu wpisach u nas na blogu kosmetyki.pl. No i jest to też bestseller, jeżeli chodzi o ofertę Top Aesthetic, właśnie markę Dermomedica. Czyli znowuż, jeżeli chodzi o to nawilżanie, o regenerację, potrzebujemy, ale nie testujmy w ciemno, musimy odpowiednio dobrać ten kosmetyk. Dokładnie. Potrzebujemy, żeby on dobrze nawilżał, ale jednocześnie nie obciążał skóry. Tak. Super, a jak to jest z retinoidami? Co będzie lepsze na trądzik pospolity, retinol czy retinal? Powinniśmy wybierać to lub to? To wszystko zależy od rodzaju skóry, od grubości skóry. Ze względu na to, że najszybsze efekty osiągniemy przy retinolu, ze względu na to, że on wykazuje również właściwości keratolityczne, czyli będzie nam złuszczał na skórek, retinol, czysty retinol będzie troszkę działał jak kwasy eksfoliacyjne. Natomiast kiedyś trądzik pospolity był głównie kojarzony ze skórą bardzo grubą. I wtedy retinol świetnie się sprawdzał, bo skóra gruba, mało reaktywna, dobrze tolerowała retinol w takiej postaci czystej witaminy A i w wyższym stężeniu. Natomiast coraz częściej obserwujemy, że trądzik pospolity, ale też wieku dorosłego, powstaje na podłożu skóry bardzo cienkiej, odwodnionej i unaczynionej. I przy takiej skórze rekomendowanie retinolu no niestety nie będzie dobre, bo skóra będzie cały czas podrażniona, będzie w permanentnym stanie zapalnym i ten stan zapalny, który już jest spowodowany trądzikiem, będzie się nasilał. I dla takich skór świetną alternatywą, która również będzie działać aktywnie, jest retinal, czyli forma retinaldehydu witaminy A. I właśnie przy skórach cienkich, unaczynionych mocno, z tendencją do rumienia, retinal bardzo dobrze się sprawdzi. Retinal również wykazuje działanie antybakteryjne, więc przy trądziku wieku dorosłego, przy trądziku pospolitym, bardzo dobra substancja. Także obie formy retinoidów mogą być stosowane. Wspaniale. Wracając jeszcze do skóry, bo cieszę się, że to podkreślałaś, jeżeli chodzi o tą skórę odwodnioną. No właśnie, czy tylko i wyłącznie trądzik może się pojawić, jeżeli mamy skórę tłustą? Mhm. Czy są też jakieś inne przypadki? Skóra tłusta jest bardzo często źle diagnozowana. Mhm. Skóra tłusta jest w tych czasach bardzo często skórą odwodnioną, bo musimy sobie zdać sprawę, że zmiana trądzikowa jest zawsze bezpośrednio związana z sebum. Jeżeli nie mamy sebum, zmiana trądzikowa nie wystąpi. Na przykład trądzik nigdy nie wystąpi na wewnętrznych stronach dłoni, dlatego że tutaj nie mamy gruczołów łojowych. I bardzo często duży problem, z jakim się teraz możemy spotkać, jest to, że nasze sebum jest bardzo gęste. I ono zostało tak zaprojektowane, aby wypływać z mieszka włosowo-łojowego i pozostawiać na powierzchni skóry. Sebum powinno tworzyć taki płaszcz hydrolipidowy, ale niestety, ponieważ jest bardzo gęste, zostaje w środku, nie natłuszcza skóry, więc skóra się odwadnia, więc bardzo często mamy skórę tłustą, ale odwodnioną. I też dość dużo osób myśli, że skóra tłusta to jest skóra tłusta w odniesieniu do tego, że jej dotkniemy i czujemy, że jest tłuszcz na powierzchni skóry. A nie musi tak być. Nie musi być. Ten tłuszcz niestety zalega nam w mieszkach włosowo-łojowych, nie natłuszcza skóry, więc skóra jest bardzo silnie odwodniona. I potem, jak na przykład zaczynamy stosować retinoidy, retinol, kwasy eksfoliacyjne, pozbywamy się nadmiaru warstwy rogowej, ten łój zaczyna wychodzić, więc też mamy taki efekt oczyszczania się skóry. Mówimy, że przy stosowaniu właśnie kwasów skóra się oczyszcza, czyli to, co zalegało nam w mieszkach włosowo-łojowych, zaczyna wychodzić. Dlatego na początku możemy mieć taki stan lekkiego pogorszenia stanu skóry, ale to, co ma wyjść, wyjdzie i te zmiany zapalne też bardzo szybko będą się goiły.
Okej, a wracając jeszcze do kwasów złuszczających, jakbyś mogła wymienić kilka, na jakie kwasy złuszczające zwracać uwagę? Jeżeli właśnie mówimy o skórze trądzikowej, skórze problematycznej, śmiało możesz od razu polecać też kosmetyki. To jeżeli chodzi o skórę tłustą, bardzo mocno tłustą, która ma bardzo dużo zaskórników, to ja rekomenduję DermaClear Serum. To jest serum, które bazuje na 2% kwasie salicylowym, ale dodatkowo jeszcze mamy tutaj kwas azelainowy, glikolowy. Tutaj mamy genialny koktajl substancji typowo skierowanych na zmiany trądzikowe. I kwas salicylowy chciałabym podkreślić, że jest jedną z niewielu substancji, która działa już na zmianę trądzikową istniejącą, ze względu na to, że inne preparaty będą działały zapobiegawczo, czyli będą wpływały na to, że nowe zmiany nie będą powstawać, albo będą wpływały na to, że zmiany będą się bardzo szybko wygajać. A kwas salicylowy należy do substancji, które działają na zmianę trądzikową tu i teraz. Okay. Natomiast to jest kwas, który bardzo lubi odwodnić nam skórę, więc preparatów z kwasem salicylowym nie stosujemy często. Mm-hmm. Ta pielęgnacja produktów z kwasem salicylowym powinna być pod kontrolą kosmetologa, bo bardzo łatwo doprowadzić do odwodnienia, ale przy regularnym stosowaniu tego kwasu będą świetne efekty. Cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo może być tak, że zastosujemy kosmetyk z kwasem salicylowym, zobaczymy super efekt, no i będziemy chcieli użyć go więcej i częściej, żeby ten jak najlepszy efekt utrzymać. A tutaj wracamy z powrotem do tego balansu, tak, i do tego, że nie wszystko naraz i nie jak najwięcej. Starannie ułożony beauty plan przez specjalistów, przez kosmetologów i tego się trzymamy. Kwas salicylowy, kosmetyk, który pokazałaś, jest bestsellerem też u nas w sklepie. Co jeszcze byś poleciła? Kwas azelainowy też fajnie się sprawdzi? Jak najbardziej. Kwas azelainowy na problem zaskórników, zmian zapalnych przy skórze cienkiej, przy skórze wrażliwej świetnie się sprawdzi. I tutaj z kwasem azelainowym mam dwie propozycje. Azelaic Cream. To jest właśnie też kompozycja składników aktywnych o działaniu przeciwzapalnym, ale postać kremu bardzo dobrze nawilża i wygładza skórę do stosowania w pielęgnacji wieczornej. Myślę, że jest to preparat uwielbiany, bo też... Jest i zachęcam wszystkich, żebyście zwrócili uwagę też na opinię o tym kosmetyku. Nasi klienci bardzo chętnie zostawiają opinie o testowanych, stosowanych kosmetykach. No i Azelaic też do tych bestsellerów należy ten krem właśnie. Świetnie. Jeżeli chodzi o inny preparat, który mogłabym polecić, to są płatki Azelaic Pads i to są właśnie płatki na bazie roztworu alkoholowego, czyli nie stosujemy ich codziennie, stosujemy 2-3 razy w tygodniu. Natomiast to są płatki, które przepięknie, oprócz działania przeciwtrądzikowego, przepięknie obkurczają nam tak zwane pory, czyli skóra jest świetnie wygładzona i oczyszczona. Poleciłabyś przecierać twarz tymi płatkami, czy raczej takim ruchem stemplującym? I takie rozwiązanie może być. Jeżeli mamy skórę mocno łojotokową, czyli chcemy zebrać jeszcze nadmiar łoju, to możemy skórę przecierać. Natomiast jeżeli mamy skórę cienką, wrażliwą, to takim ruchem stempelkowym jak najbardziej możemy skórę opracowywać. Okej, okay, a jak oczyszczać skórę trądzikową? To jest takie pytanie, do którego w ogóle powinnyśmy dzisiaj zacząć, bo to jest pierwszy etap pielęgnacji. Bardzo ważny, a często podchodzimy do niego z takim pośpiechem, bez uwagi. Robimy to bardzo szybko, najlepiej, czasami nawet samą wodą. Czy tak, w ogóle jeżeli chodzi o etap oczyszczania i w ogóle preparaty, które czasami klienci wybierają, mówią, dobrze, to ja chcę takie bardzo aktywne serum, ale oczyszczanie to nie, to nie będę inwestować w oczyszczanie. A tak naprawdę jest to fundament pielęgnacji i również pielęgnacji skóry trądzikowej. Dlaczego? Dlatego, że mieszki włosowo-łojowe, one bardzo mocno się zanieczyszczają i niestety zanieczyszczony mieszek włosowo-łojowy ma większą predyspozycję do tego, aby powstawały tam zmiany zapalne. Jeżeli będziemy chcieli nakładać cokolwiek na skórę w przebiegu trądzikowym,
wieku pospolitego, wieku dorosłego, to ta skóra musi być dobrze oczyszczona. Mhm. I ważny aspekt jest też taki, że skóra trądzikowa, na skórze trądzikowej bytuje zwiększona ilość bakterii i niestety te bakterie będą powodowały większą ilość zmian trądzikowych. Dlatego skórę tłustą w przebiegu trądziku musimy zakwaszać, czyli stosować preparaty myjące o niższym pH. Niższe pH wpłynie na to, że bakterie nie będą się rozwijały i nie będzie stanów zapalnych. Ja bardzo mocno rekomenduję mycie skóry dwuetapowo. Właśnie o to chciałam zapytać, bo mając skórę trądzikową, tłustą, wiem, że często nasi klienci obawiają się, czy na pewno dwuetapowe oczyszczanie, czy olejek do oczyszczania twarzy się sprawdzi, czy on jednak nie pogorszy kondycji skóry. Już mówię, jeżeli chodzi o olejki, to też trzeba zwrócić uwagę, jaki to jest olejek. Ze względu na to, że w marce Dermomedica, w marce Dermaquest są olejki, które mają emulgator. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy je mogli ze skóry bardzo łatwo zmyć. I na czym polega dwuetapowe oczyszczanie skóry? Na suche ręce, na suchą skórę nakładamy olejek i ten olejek pochłania brud, kurz, makijaż, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia i potem dodając wody tworzy się emulsja na skórze, którą bardzo łatwo zmyć. Więc ten olej, te oleje, które są w olejku, one nie wchodzą nam do środka, do mieszka włosowo-łojowego, tylko one są takimi pomocniczymi substancjami do tego, żeby zebrać ze skóry brud, kurz i makijaż. Mhm. Olejek nie ma pH. Więc pamiętajmy, że zmywamy go ze skóry i przystępujemy do tak zwanego mycia aktywnego. Czyli to jest ważne. Nie możemy poprzestać tylko na tym pierwszym kroku. Nie każdy olejek się sprawdzi. Nie każdy. Dobrze zwrócić na to uwagę. Tak, musi być to olejek z emulgatorem, czyli taki, który się docelowo zmieni w emulsję. I dobrze, żeby miał substancje, które już będą też wpływać przeciwzapalnie, jeżeli mówimy o skórze trądzikowej. I drugi etap to jest ten etap mycia aktywnego i tutaj możemy wybierać różnego rodzaju preparaty. Ja bardzo mocno przy trądziku rekomenduję, żeby to były preparaty z kwasami. Ze względu na to, żeby, bo myjemy skórę regularnie, przynajmniej powinniśmy myć. Rano i wieczorem. Rano i wieczorem. I żeby właśnie preparat myjący już miał substancję, która będzie wpływać regulująco na skórę. Mhm. I preparaty w marce Dermomedica, Dermaquest, są preparaty do mycia aktywnego, mają już obniżone pH, więc też będą stabilizowały mikrobiom, aby nie namnażały się te bakterie, które uczestniczą w powstawaniu zmian trądzikowych. Chciałabym podkreślić, że myjemy twarz rano i wieczorem i to jest bardzo ważne w odniesieniu do młodych osób, aby zawsze, niezależnie od tego, jak ta osoba jest zmęczona, żeby twarz została dobrze umyta, ponieważ zalegające kremy, preparaty, kurz, brud, makijaż będą wpływały na to, że mogą bardzo szybko wyjść i pojawić się nowe wykwity na skórze. Też chciałabym podkreślić, że woda nie myje, woda nie ma właściwości myjących, więc jeżeli chcemy z naszej skóry usunąć zanieczyszczenia, nawet kurz, to musimy zastosować środek myjący. W połączeniu z wodą, środek myjący. Tak. I nie robimy też tego za szybko. Pamiętamy o linii przy włosach, pamiętamy o szyi, o dekolcie, no bo ten makijaż za uszami. Dokładnie tak. Czyli na ten etap oczyszczania powinniśmy poświęcić chwilkę kilka minut. I też musimy pamiętać, jeżeli zmywamy preparaty, zwłaszcza na bazie kwasów, aby dobrze te preparaty, dobrze tą pianę zmyć z powierzchni skóry, bo też się zdarzają takie sytuacje, że ta piana zostaje na skórze i tworzy się taka skorupa i tworzą się docelowo rany. Zwłaszcza trzeba zwrócić uwagę przy domywaniu preparatów z kwasem glikolowym, który ma bardzo malutką cząsteczkę. I w odniesieniu do preparatów myjących, to mamy bardzo szerokie spektrum, bo właśnie nawiążę do preparatu Glicogel Cleanser. Mhm. To jest preparat, który mocno polecam dla skóry tłustej,
gdzie dotkniemy tej skóry po kilku godzinach odmycia i ona wytwarza bardzo dużą ilość sebum. I to jest preparat, który będzie stabilizował nam wytwarzanie sebum, będzie obkurczał ujścia gruczołów łojowych, czyli tak zwane pory, i będzie bardzo dobrze skórę oczyszczał. Tylko to jest preparat do mycia skóry, która faktycznie ma problem z łojotokiem. Możemy też go stosować nie tylko na twarz, ale również na rynnę łojotokową, bo często trądzik występuje na dekolcie czy na plecach, więc no tak, na te miejsca też musimy zwrócić uwagę. I to jest kosmetyk marki DermaQuest. To jest kosmetyk marki DermaQuest, natomiast musimy też zwrócić uwagę, jakie inne preparaty w pielęgnacji będą stosowane. No właśnie. Bo to jest żel bardzo silny, więc jeżeli później będziemy chcieli stosować retinoidy czy mocno złuszczające preparaty, to mogą ze sobą kolidować. Dlatego nie wybieramy pojedynczych preparatów, tylko musimy spojrzeć na całą pielęgnację z takiego lotu helikoptera, żeby zobaczyć, czy substancje będą ze sobą współgrały, ale czy stężenie poszczególnych substancji nie będą zbyt agresywnie wpływać na naszą skórę i ją traumatyzować. Tak, czyli tutaj znowuż podchodzimy do tego indywidualnie, patrzymy całościowo na ten beauty plan, w tym pomoże nam kosmetolog, specjalista, no bo tak jak powiedziałaś, te kosmetyki, składniki aktywne w różnych kosmetykach muszą ze sobą dobrze współgrać. Tak. Okej. Okay. Widzę też super duet Dermomedica, jeżeli chodzi o dwuetapowe oczyszczanie twarzy. To jest też duet chętnie polecany przez naszych kosmetologów. No i właśnie, to jest olejek, o którym też nieraz mówiłyśmy na wspólnym live'ie na Instagramie i polecałaś go właśnie dla skóry trądzikowej. Tak. Tea Tree Oil Cleanser z olejkiem z drzewa herbacianego. Bardzo dobrze oczyszcza skórę. Skóry mieszane, trądzikowe, tłuste uwielbiają ten olejek. I to jest właśnie olejek, który zmienia się w emulsję, także bardzo dobrze możemy go potem zmyć ze skóry. Ale w ogóle dlaczego też forma olejku? Dlatego, żeby skóry tłustej nie odwadniać. Chodzi o to, że jeżeli stosujemy olejek, on nam nie wymywa naturalnego cementu międzykomórkowego, stanowi takie zabezpieczenie przy myciu aktywnym. I drugi preparat, który bardzo mocno polecam, to jest Azelaic Cleanser właśnie z kwasem azelainowym, z ekstraktem z zielonej herbaty. Działa bardzo silnie przeciwzapalnie dla skór wrażliwych, dla skór naczyniowych. Świetnie się sprawdza. I jeżeli chodzi o ten duet, tak naprawdę nie ma tutaj takiej granicy wiekowej, bo czasami trądzik pojawia się, zmiany trądzikowe pojawiają się u bardzo młodych osób i to będzie duet idealny nawet dla bardzo młodej osoby, gdzie już widzimy, że jest nadprodukcja łoju i powstają zmiany trądzikowe. Okej. Na koniec jeszcze chciałabym Ciebie zapytać o ochronę przeciwsłoneczną. Bardzo ważny aspekt, ale też ciężki, jeżeli myślimy o skórze problematycznej trądzikowej. Nie jest łatwo znaleźć odpowiedni krem z filtrem dla skóry trądzikowej i też jest tak, że mając ten problem, często obawiamy się, że kremy z filtrem będą wręcz pogarszały kondycję skóry, będą zapychały. Jak to jest? Jaką ochronę przeciwsłoneczną wybierać? Jakie kremy z filtrem polecasz? To jest w ogóle bardzo ciężki temat, ze względu na to, że faktycznie skóra trądzikowa musi być chroniona przed promieniowaniem UVA, UVB. Nadmierna ekspozycja skóry na promieniowanie słoneczne niestety będzie wpływać na to, że sebocyty, czyli te komórki, które produkują łój, one będą się powiększały. Im większy sebocyt, tym większa produkcja łoju i tym więcej zmian trądzikowych na skórze. Więc to nie jest tak, że stosujemy wtedy preparaty fotoprotekcyjne tylko i wyłącznie, żeby skóra się nie starzała. Również chronimy sebocyty, żeby one nie rozrastały się zbyt mocno, żeby nie rozrastało się zbyt mocno, tak. I w odniesieniu do fotoprotekcji, zazwyczaj preparaty fotoprotekcyjne kojarzymy je, że one mają bardzo ciężkie konsystencje. Tak, że bardzo bielą skórę. Bardzo bielą, czasami działają komedogennie, czyli będą wpływały na to, że powstają zmiany trądzikowe albo trądzik się zaostrza. I znalezienie swojego takiego faworyta, który się sprawdzi, jest niezwykle ciężkie, ale właśnie z pomocą przychodzi marka i DermaQuest, i marka Dermomedica.
Przy skórach z trądzikiem pospolitym i wieku dorosłego polecam w ogóle formuły na bazie filtrów mineralnych, inaczej filtrów fizycznych. Mhm. Ze względu na to, że są to formulacje, które odbijają promieniowanie UVA, UVB, też część pochłaniają, ale nie tworzy się przy tym energia cieplna. Energia cieplna tworzy się, jak używamy filtrów chemicznych i niestety to ciepło będzie znowu mocniej stymulować nam sebocyty. Dlatego przy skórach trądzikowych filtry fizyczne, inaczej mineralne. I ja polecam, aby również w tych preparatach znalazł się cynk. Tlenek cynku będzie działać sebostatycznie. On wycisza nadreaktywne sebocyty, więc dodatkowo będzie działać sebostatycznie, ale cynk jest bardzo ważny w odniesieniu do gojenia się skóry, bo zmiany trądzikowe, nawet zmiany ropne, bardzo często pękają. I wtedy skóra ma większe zapotrzebowanie na cynk, dlatego że cynk będzie brał udział we wszystkich etapach gojenia się skóry. I takie moje ulubione propozycje dla skór typowo tłustych, to jest na przykład Antioxidant Mineral Krem SPF 30. To jest formuła oparta tylko i wyłącznie o tlenek cynku. I on będzie pięknie nam skórę matowił. Jest po aplikacji tego preparatu jest taki lekki błysk na skórze, ale on jest bardzo, bardzo delikatny. Jest to też świetna baza pod makijaż. Klientki mówią, że dużo dłużej ten makijaż się trzyma i skóra wygląda na przepięknie rozświetloną. On ma białą konsystencję, biały kolor, więc lekki efekt takiego efektu glow osiągniemy na skórze, stosując ten preparat. I to jest kosmetyk marki Dermomedica. Jeszcze dla takiej skóry mieszanej, tłustej, trądzikowej, świetna propozycja z marki DermaQuest, Shearzing SPF 30 Tint, odcień miód. W Polsce jest tylko ten odcień dostępny. Właśnie to trzeba podkreślić, że mamy w tym kosmetyku jeden odcień dostępny, tak, ale on rewelacyjnie współgra ze skórą, tak, bardzo fajnie dopasowuje się. Nawet z bardzo jasnym typem karnacji, jak najbardziej świetnie się wkomponowywuje. I to jest preparat barwiony, barwiony tlenkiem żelaza, czyli też dodatkowa fotoprotekcja dla osób, które nawet nie stosują make-upu, a chcą mieć lekko stonowany odcień skóry. Wyrównać lekko kolory skóry. Tak, dokładnie. Jeżeli mamy skórę trądzikową, ale bardzo silnie odwodnioną, to wtedy polecam z marki Dermomedica Resveratrol Mineral Krem SPF 30. To jest preparat, który będzie bardziej elastyczny, będzie bardziej nawilżał skórę i sprawdzi się przy skórach, które mają mocniejsze odwodnienie w naskórku. Super, czyli ochrona przeciwsłoneczna bardzo ważna. Tak. Przez cały rok, na wakacje i nie tylko na urlop. Nie musimy się obawiać kremów z filtrem przeciwsłonecznym przy skórze trądzikowej, pod warunkiem, że podejdziemy do tego bardzo indywidualnie i rzeczywiście dobierzemy ten kosmetyk odpowiednio do tego, czego potrzebuje nasza skóra. Czyli tutaj ponownie wracamy do samego początku naszej dzisiejszej rozmowy. Podchodzimy do pielęgnacji skóry każdej, ale dzisiaj skupiamy się na tej trądzikowej, bardzo holistycznie. Tak. Patrzymy na dietę, patrzymy na wysypianie się, na aktywność fizyczną. Suplementacja odpowiednio dobrana po badaniach jak najbardziej pomoże. Pielęgnacja indywidualnie dobrana będzie skuteczna, ale pod warunkiem, że jesteśmy pod opieką specjalisty. Tak, dokładnie tak. Ze względu na to, że klientki czasami same sobie dobierają produkty, bo poczytają o danym produkcie, ale też nie mają do końca takiej wiedzy, jak te produkty ze sobą połączyć. I na przykład mówią, albo nie mam efektów, albo po prostu skóra piecze, szczepie, jest w takim stanie zapalnym, że no niestety trądzik się zaostrza. Dlatego trzeba spojrzeć holistycznie na całą pielęgnację, ale też to, co powiedziałaś, Natalia, jak klienci, jaki tryb życia prowadzą, jak wygląda ich dieta, w co powinni się zaopatrzyć, jeżeli chodzi właśnie o uzupełnienie diety, jakie suplementy powinni wprowadzić do codziennego przyjmowania. Także to jest bardzo wiele aspektów i też chciałabym podkreślić, że skóra trądzikowa jest skórą bardzo mocno wymagającą i jesteśmy w stanie pozbyć się zmian trądzikowych, jeżeli ta skóra będzie w odpowiedni sposób
pielęgnowana. Natomiast pamiętajmy, że przy skórze trądzikowej pierwsze efekty mogą pojawiać się dopiero po kilku miesiącach stosowania danych preparatów, ze względu na to, że jest to po pierwsze problem przewlekły, nawracający, towarzyszy mu bardzo silny stan zapalny i potrzeba czasu, abyśmy mogli wyregulować skórę tak, aby zmiany trądzikowe na niej nie powstawały. Czyli nie poddajemy się i regularnie trwamy w tej naszej starannie ułożonej pielęgnacji. Tak, i to słowo regularność to jest klucz do sukcesu. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie.